teraz moja ulubiona opcja, czyli nocowanie. Tak naprawdę jest to najdroższa opcja. Macie do wyboru cztery opcje tak naprawdę. Czyli tak, macie hotele, hostele, macie Airbnb, macie couchsurfing i macie namiot. Każdy z tych czterech punktów chcę dzisiaj opisać. I tak jak mówię, jest to moja ocena, opinia, więc jeżeli ktoś ma inną, to jak najbardziej mogę również się zgodzić z tym. Mówię, jak ja to robię, jak ja podróżuję po prostu tanio. Zacznijmy od hoteli i hosteli. No wiadomo, hostel zawsze jest tańszy, ale nie zawsze chcemy być w tak dużej gronie, na przykład 8-10 osób. Też wiele osób boi się o to, że może stracić swoje rzeczy, więc proszę pamiętajcie, że często w hostelach są lockery, czyli małe szafki, w których można wsadzić swoje rzeczy. Te najważniejsze, czasem się zdarzają duże szafki, w których można wsadzić cały plecak. No i zacznijmy od cen, jak to wygląda. Ja używam osobiście Bookingu, to jest mój główna opcja, którą używam. Jadąc powiedzmy do Mexico City, zawsze będziecie, znaczy do Mexico, do stolicy, w stolicy zawsze macie najtańsze spanie. Taka jest moja ocena, dlatego że jest dużo opcji i często hostele schodzą po prostu z cen. Nieważne, czy jest to w Ameryce Południowej, czy Ameryce Północnej, czy w Europie. Ja tak przynajmniej zauważyłem, że w stolicach zazwyczaj jest taniej. No i teraz tak, jak to robić najtaniej podróżując? A więc tak, Booking, jeżeli na Bookingu widzicie ceny, które Wam nie odpowiadają i na przykład nie macie Geniusa, czy Genius to jest taka bardzo fajna opcja, kiedy dużo podróżujecie, to zbierają Wam się tak jakby punkty powiedzmy, czy miejsca, w których odwiedzaliście, wtedy Booking daje Wam tak jakby promocję 50% taniej na niektóre miejsca noclegowe. Często też jak podróżujecie, Booking wysyła Wam kod obniżający cenę po przebyciu tego noclegu, dostajecie te powiedzmy, nie wiem, 10% taniej na kolejne podróże. I teraz tak, jak ja to robię, żeby było najtaniej z najtaniej, jeżeli nie chcę używać innych tych trzech opcji, o których mówiłem wcześniej. Wchodzę na Booking, sprawdzam zawsze ceny po najtańszych, sprawdzam najlepsze opcje, często możecie zobaczyć naprawdę za 2-3 dolary, naprawdę można to znaleźć, ale warunki są tragiczne. Ja osobiście byłem niedawno w Mexico City i sprawdzałem właśnie Booking.com i jeden hostel wyglądał tragicznie. No nie chcielibyście tam spać na pewno. Myślę, że dodając te 50-70 centów, eurocentów, będę mówił teraz w euro albo w dolarach, jest mi po prostu łatwiej wszystko to przeliczać niż na złotówki. A więc tak, hostel w Mexico City spokojnie można znaleźć za 3,50 euro. Naprawdę fajne warunki. Dodając 50 centów więcej, można uzyskać łóżko, duże łóżko z mniejszą ilością osób i wtedy macie pewność, że nie śpicie na górnym łóżku. Ja na przykład osobiście bardzo nie lubię górnych łóżek, więc zazwyczaj albo piszę w mailu, że chcę dolne łóżko, wymyślam jakąś pierdołę, aby tylko mieć to dolne łóżko. A jak nie, to zawsze jest ta opcja, tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, często w hostelach znajdują się łóżka właśnie te podwójne, w sensie na górze i na dole, ale są też czasem hostele, w którym proponują Wam tylko łóżka na dole, więc to jest też fajna opcja, dodając dosłownie 50 centów macie właśnie tą opcję ze spaniem na dole. Jeżeli jesteście w mieście, powiedzmy mniej popularnym i widzicie, że ceny tych wszystkich hoteli są zbyt duże. Widzicie, że po prostu no nie ma opcji, żeby spać w takich warunkach, powiedzmy, za takie pieniądze. Zawsze wejdźcie na stronę lub na aplikację Agoda. Ja osobiście tak robię, polecałem Wam to w filmiku Syrakuzy z Italii, czyli z Włoch. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o booking czy o hotele, bo też często aż tak nie śpię w nich, ale powiem Wam, jak to u mnie było w Syrakuzy. Wszedłem na stronę booking, zobaczyłem, że wszystkie hostele kosztują około 10-15 euro za noc, za jedną osobę.
Stwierdziłem, że jest to zbyt dużo na to, żeby płacić za, no tylko za noc tak naprawdę, no bo przyjeżdża się często jakoś po południu, wieczorem do miasteczka. Wszedłem na Agodę. Na Agodzie okazało się, że przepiękny apartament, który widzieliście na filmiku, pokazywałem wam, kosztował tak naprawdę około 15 euro za dwie osoby, czyli wchodzi po 7 euro. Dlatego zawsze, jeżeli widzicie, że na Bookingu no nie ma, po prostu nie ma fajnych opcji, zawsze wejdźcie na Agodę. Jeżeli na Agodzie i na Bookingu nie znajdziecie nic, zostaje wam druga opcja. Jest to Airbnb. Czym jest Airbnb? Airbnb polega na tym, że jest osoba prywatna, która powiedzmy ma zbyt duży dom, nie ma powiedzmy jakichś tam lokatorów, albo po prostu stwierdza, że nie chce wynajmować tego miesięcznie powiedzmy studentom czy osobom pracującym. Wynajmuje to na Airbnb, czyli ogłasza się, że ma pokój, ma powiedzmy dom, czy tam jakąś tam chatkę nad jeziorem do wynajęcia, podaje swoją cenę i teraz tak, od razu wam mówię, uważajcie na Airbnb, ponieważ często tam są ukryte koszta. Dlatego zawsze jak wchodzicie na Airbnb, szukacie sobie miejsca do spania, sprawdzajcie zawsze proszę to, jakie są opcje dodatkowe. Opcja dodatkowa na przykład jest sprzątanie, za które często mogą wam napisać na przykład 3, 5, nawet 10 euro. Więc jak już zobaczycie, że jest fajna cena, nie napalajcie się, pierwsze zobaczcie wszystkie opcje, jakie są. Na Airbnb również są opcje miesięcznego wynajęcia mieszkania. To jest bardzo fajna opcja. Często się opłaca, kiedy chcecie zostać, na przykład tak jak ja, planuję zostać w Puebli albo w Veracruz na miesiąc. Prawdopodobnie będę używał tego, bo nie wiem, czy uda mi się wynająć typowo mieszkanie, czy tam powiedzmy pokój od właściciela. Znalazłem stronę meksykańską, na której mogę zrobić to. Aczkolwiek no nie jestem pewny, czy mi się to uda. Więc Booking, Agoda, jeżeli to nie idzie, Airbnb. I teraz tak, moja ulubiona opcja, czyli Couchsurfing. Ja osobiście korzystam z niego praktycznie cały czas. Pomimo tego, że jest pandemia, właśnie tego się obawiałem przed wylotem do Meksyku, że Couchsurfing nie będzie aż tak popularny. Na przykład, dam wam teraz przykład z Europy. Wielokrotnie chciałem pojechać do danych miejsc w Europie w czasie pandemii i dostawałem te same odpowiedzi. Nie, ponieważ COVID. Nie, bo się boimy. Nie, bo wszystko jest pozamykane. Lepiej nie przyjeżdżaj. Na szczęście Meksykanie, czyli Latynosi, bardziej luźno podchodzą do tego, czyli tak jak ja. Wygląda to w ten sposób, że bardzo dużo osób korzysta z couchsurfingu tutaj w Meksyku i moim zdaniem jest bardzo łatwo znaleźć hosta. Co to jest couchsurfing? Tak naprawdę jest to moim zdaniem najlepsza opcja do podróżowania. Jest to serwis internetowy, który pozwala zaoferować użytkownikom tego serwisu darmowe zakwaterowanie lub znaleźć też użytkowników, którzy takie zakwaterowanie również oferują. A jak to wygląda tak naprawdę w praktyce? A więc tak, jak ja to robię. Zanim przylecę do danego miejsca, powiedzmy, czy tam przyjadę do danego miejsca, wysyłam zapytania o nocleg, czyli przeszukuję po prostu dane miasto. Wpisuję sobie na przykład Mexico City, widzę ile jest osób oferujących spanie. Moja rada, zawsze klikajcie sobie, kto był ostatnio zalogowany, ponieważ wiele, ale to bardzo wiele ludzi zarejestrowało się, wypisało tam powiedzmy kim jest i tak dalej, ale nigdy więcej na przykład nie weszło na tą platformę albo weszło i nie korzysta. Więc zaczynajcie zawsze od osób, które były ostatnio zalogowane. To jest pierwsza rada. Druga rada, patrzcie na opinie. Na początku, jeżeli nie korzystaliście nigdy z couchsurfingu, czyli z tego darmowego zakwaterowania, zawsze patrzcie na opinię, ponieważ nie wiecie, do kogo traficie. Może być to kobieta, która, nie wiem, która robiła coś złego wcześniej i powiedzmy, możecie okraść, czy coś złego ci się stać. Ja osobiście mam bardzo fajną opinię odnośnie couchsurfingu, bardzo fajne przygody, super ludzi poznałem, cudownych ludzi wręcz. Więc mega polecam couchsurfing, bardzo wiele można się nauczyć dzięki ludziom, którzy oferują nam miejsce w danym mieście. Z prostego względu, oni są lokalsami, wy dopiero przyjechaliście, wiele miejsc, które chcielibyście odwiedzić, albo powiedzmy nawet nie wiedzieliście, że chcielibyście je odwiedzić, są na wyciągnięcie ręki, ponieważ lokal zawsze wie, jak dojechać do danego miejsca. Często ma na przykład samochód,
mi się ostatnio trafiło. Teraz Wam mogę przedstawić moją relację z couchsurfingu, na przykład tutaj w Meksyku. Aktualnie jestem w miejscowości Pachuca, w domu hostki, która aktualnie pojechała do pracy. Zostawiła mi klucze. Tak, jest to naturalne, że ludzie zostawiają sobie klucze. Ja uważam, że osoby, które korzystają z couchsurfingu i naprawdę chcą być w tej grupie ludzi, którzy tworzą właśnie to community, bardzo sobie ufamy. Nawet osoby, które mają 5 referencji, ja takim osobom już ufam, dlatego że widzę, że ktoś już wcześniej korzystał z tego, z tej opcji i spał w danym miejscu. No i teraz tak, jak to dokładnie wygląda? A więc tak, wchodzimy na stronę internetową, wpisujemy daną miejscowość, wyszukujemy danych hostów od momentu logowania. Widzimy, że powiedzmy, nie wiem, ja zazwyczaj wciskam, że maksymalnie do 1 miesiąca kto był zalogowany. No i w Mexico City wiadomo, jest to 20-milionowe miasto, więc będzie tych osób dużo, ale też nie zdziwcie się, że bardzo wiele osób po prostu nie korzystało długo z tego serwisu. Stąd też patrzymy, powiedzmy, najbliższych tych 100 osób, które korzystało. Ja jestem facetem, jest zawsze mi ciężej. Też pamiętajcie o tym, że kobieta zawsze ma dużo, dużo łatwiej. Kobieta wysyła 2-3 requesty i ona, requesty, czyli za zapytania. Ona wysyła 2-3 zapytania i automatycznie ma odpowiedź, że tak, zapraszam, mogę Ci pokazać miasto, pokażę Ci lokalną kuchnię. I nie ma problemu. Facet jednak musi wysłać trochę więcej tych requestów. Ja zazwyczaj wysyłam, no zależnie od miasta. Jeżeli jest to duże miasto, jest dużo użytkowników. Na samo Mexico City już Wam w tej chwili mówię, bo nie wiem, jakiegoś pecha miałem. Wysłałem około 40 requestów, ale znalazłem super hostkę, która zdecydowała się mnie przyjąć do siebie. A więc tak, pamiętajcie też, żeby napisać bardzo fajną wiadomość. Ta wiadomość musi być, może być zabawna, może być miła, może być interesująca. Pamiętajcie, żeby nie napisać tego po prostu od tak sobie. Ze względu na to, że ja osobiście, jak na przykład mieszkałem w Amsterdamie i ktoś do mnie napisał, cześć, potrzebuję się przenocować, bo nie wiem, jutro mam egzamin z czegoś. Ja po prostu nie odpisywałem na takie wiadomości, ponieważ ja mieszkając w Amsterdamie miałem po 5-6 zapytań dziennie, stąd też... No, te osoby również tak samo mają. One nie będą patrzeć na kogoś, kto jest nieinteresujący, zawsze będą patrzeć na osobę, która pokaże im, że jest to właśnie super osobą, z którą ten użytkownik spędzi super czas. Po wysłaniu tego requesta, czyli zapytania, czekacie na odpowiedź. Jeżeli osoba zgodzi się na to, odpiszę Wam po prostu, że tak, zapraszam. Pamiętajcie, żeby na początku zapytać się o adres, żeby wiedzieć, gdzie dana osoba mieszka. Zdarzało mi się tak, na przykład w Helsinkach, jak byłem, wysyłałem ileś requestów i osoby odpowiadały mi, że tak, jak najbardziej mogą mnie przyjąć i okazywało się, że było to 20-30 km od Helsinek. Więc zawsze pytajcie się o adres, zawsze pytajcie się o numer telefonu. Ja zazwyczaj robię tak, że jak osoba mi odpisze już na moją wiadomość, od razu wysyłam wiadomość z moim WhatsAppem, żeby pisało już tam, wtedy masz pewność, że ta osoba podaje Ci numer. Tak, w taki sposób mam. I zazwyczaj na samym początku pytam o adres. Żeby wiedzieć, żeby nie tracić czasu ani swojego, ani tej osoby, gdzie dana osoba mieszka. Bo jeżeli dana osoba mieszka poza miastem, albo no często tak jest, że jeżeli ktoś mieszka powiedzmy na prowincji do dużego miasta, zazwyczaj wpisuje te właśnie duże miasto, zamiast wpisywać swoje lokalne położenie. No i co dalej? No i jeżeli się dogadaliście, jeżeli ta osoba mieszka w tym miejscu, w którym chcecie, czyli w danym mieście, do którego jedziecie, dogadujecie się w kwestii tego, o której przychodzisz, jak dotrzesz, jeżeli nie wiesz, zawsze możesz się zapytać tej osoby. Sama kwestia spędzenia czasu z tą osobą. Proszę pamiętajcie, że to nie jest hotel, to nie jest darmowe spanie, tak jak powiedzmy jest to ogólnie przyjęte. Oczywiście zależy nam na tym, żeby przespać się za darmo. Jest to kwestia taniego podróżowania, ale bardzo proszę Was, pamiętajcie o tym, że nie na tym to polega. Polega to na tym, że jedziemy do kogoś po to, żeby spędzić z kimś czas, żeby ta osoba pokazała nam miasto, żeby pokazała nam lokalną kuchnię, żeby
spędziła z nami fajnie czas, żeby powiedzmy zabrała nas do rodziny, na jakąś imprezę, czy powiedzmy pokazała, przedstawiła swoim znajomym. Na tym to polega. Na tym, żeby spędzić fajnie czas z drugą osobą, a nie na tym, żeby pojechać tylko i za darmo się przespać. Wiele osób myli te dwa pojęcia. Ja miałem parę takich sytuacji, że ktoś do mnie przyjeżdżał. Dostawałem fajną wiadomość, że chce ta osoba spędzić ze mną czas, a tak naprawdę okazywało się, że ta osoba tylko chciała się przespać i rano uciekała. I już więcej się nie odzywała. Więc też patrzcie na opinię, kto ile ma. Teraz to, co ja robię i to Wam mogę mega polecić. Nie zawsze to tak dobrze działa, jakbym chciał, ale uważam, że jest to dużo lepsza opcja niż ta druga. I teraz Wam przedstawiam te dwie opcje. Najłatwiej znaleźć hosta, kiedy ktoś, hosta, czyli osobę, która będzie nas nocować, najłatwiej znaleźć wtedy, kiedy dana osoba ma dużo referencji. Na Couchsurfingu mamy referencje, które przedstawiają kto, jaki jest. Możecie napisać wszystko. Możecie napisać, że ta osoba jest zła, czyli negatywną referencję, ale rzadko takie coś się zdarza. Więc tak, jeżeli widzicie, że osoba jest powiedzmy imprezowa, czy jest domatorem, to widzicie, jaka osoba dana jest. Gdy wysyłacie swoje requesty, czyli zapytania do osób, które mają dużo referencji, macie większe prawdopodobieństwo tego, że ta osoba Was przyjmie. Dlatego, że już wiele osób nocowała, wiele osób do niej przyjeżdżało i ta osoba po prostu wie. Ale moim zdaniem jest to zła opcja, dlatego że ja Wam mówię na swoim przykładzie. Mieszkając w Amsterdamie, przyjmując co tydzień jedną osobę, po prostu po 3 tygodniach miałem dość chodzenia do tych samych miejsc. No, mówię Wam szczerze, jak to wygląda, bo kto by chciał chodzić do tych samych miejsc, cały czas pokazywać te same zabytki, te same miejsca. Więc ja osobiście nie polecam osób z dużą ilością referencji. Wiem, jest to sprzeczne wręcz, tak naprawdę z całą ideą couchsurfingu. Aczkolwiek ja wolę osoby niedoświadczone, dlatego że te osoby na przykład nigdy nikogo nie zabrały w dane miejsca albo powiedzmy nigdy nie były w takich miejscach i chciałyby odwiedzić. Więc tak naprawdę mówię Wam, wysyłajcie do tych osób, które mają powiedzmy te 10-15 referencji. Wtedy macie pewność, że ta osoba, nie wiem, była ostatnio w takim miejscu 2 lata temu, rok temu, czy powiedzmy, nie wiem, parę miesięcy temu. Jest to wszystko napisane w referencjach, na przykład kiedy dana osoba była ostatnia. Jeżeli widzicie, że na przykład dana osoba, jakaś tam użytkownik nocował u tej osoby, do której chcecie jechać rok temu, no to samo przez ostatni rok prawdopodobnie ta osoba nikomu nie pokazywała miasta, czy nie pokazywała danych okolic. Super opcją jest to, jeżeli trafi Wam się host z samochodem. To jest po prostu najlepsze, co może być. Ja teraz miałem 2 hostów, którzy mieli właśnie samochód i mega mi się udało, ponieważ większość najlepszych miejsc do odwiedzenia były poza miastem. No i ten host po prostu zabrał mnie samochodem tam, żebym sobie zobaczył, jak to wszystko wygląda. Często dzielimy się po prostu kosztami, więc wtedy nie dość, że śpicie za darmo, no to jeszcze no nie płacicie za to paliwo, to jest wiadomo. Ja zawsze się odwdzięczam tym, że na przykład zabieram do restauracji albo robię zakupy. Pamiętajcie o tym, żeby to nie polegało na tym, że po prostu przyjeżdżacie na Żyda, powiedzmy, i chcecie to zrobić jak najtańszą opcją. Oczywiście możecie poinformować swojego hosta, że nie chcecie dużo wydawać i będziecie starać się robić to tańszym kosztem, aczkolwiek dobrze jest odwdzięczyć się jakoś hostowi. Ja kiedyś, jak podróżowałem na samym początku, kupowałem na przykład wino, jakieś tam czekoladki, kiedy naprawdę jeździłem tak low budget, naprawdę na super po taniości. Jak na przykład jechałem w Skandynawii, przez całą Skandynawię nie wziąłem żadnego hostelu, żadnego hotelu, żadnego płatnego spania. Nie byłem w ani jednej restauracji. Przez całe 2 miesiące wydałem 800 zł, z tego co pamiętam. Tak, jest to możliwe. Puszczałem bańki i robiłem różne inne rzeczy, żeby tylko jakoś zarobić albo nie stracić za dużo na samej podróży. Więc jest to możliwe, naprawdę da się to zrobić bardzo tanio. Więc Couchsurfing mega polecam, jest to super opcja,
która przysporzy Wam dużo radości, dlatego że spędzicie z kimś fajnym czas. Wiadomo, nie zawsze się trafi tak super jakaś osoba, ale jeżeli poczytacie referencje, zobaczycie jaka osoba jest, to będziecie mniej więcej wiedzieć, czego możecie się spodziewać po takiej osobie. Wiadomo, zdarzają się dziwni ludzie, na pewno mówię Wam to ze swojego doświadczenia. Mi się nigdy nic złego nie stało, więc mówię Wam to wprost, że spałem w około 30-40 krajach już przez Couchsurfing. Nigdy złego mi się nic nie stało, więc no muszę polecić tą stronę, ponieważ uważam, że fajnie jakby ta strona internetowa, czyli Couchsurfing, nasze community rosło, a nie malało przez COVID. No maleje, jest to przykre, aczkolwiek też ta strona ma trochę ciężej przez COVID, ponieważ mniej osób korzysta, jest mniej reklamodawców, więc warto wspierać właśnie takich działaczy, powiedzmy, ponieważ sama strona Couchsurfing była do tej pory cały czas darmowa, w tej chwili jest to opłata chyba $15 za rok, ale uważam, że naprawdę warto, ponieważ jeżeli pojedziecie do Paryża, w którym spanie, no nie pamiętam już teraz, ile kosztuje w Paryżu spanie, ale myślę, że no za hostel zapłacicie no przynajmniej te 8-10 euro, no to już tak naprawdę macie koszt samej strony, gdzie możecie przespać się za darmo u kogoś i spędzić jakoś naprawdę świetnie czas. Pamiętajcie o tym, że lokal zawsze pokaże Wam miejsca, do których sami pewnie byście nigdy nie trafili. No dobrze, no to są trzy opcje. No i czwarta opcja, namiot. Ja korzystam osobiście z namiotu w tej chwili jako opcję ostateczną. Kiedyś korzystałem bardzo dużo z namiotu. W sumie nawet mogę powiedzieć, że to była moja główna opcja spania, aczkolwiek w tej chwili korzystam głównie właśnie z Couchsurfingu. Jeżeli nie mogę, albo powiedzmy źle się czuję, albo no po prostu nie mam ochoty, czasem tak jest, jeżeli no to na pewno przeżyjecie. Jeżeli pojedziecie w dłuższą podróż i będziecie spali cały czas na Couchsurfingu, przyjdą dni, w których po prostu nie będziecie chcieli dłużej spędzać czasu z kimś, będziecie chcieli po prostu odpocząć, wtedy albo po prostu wychodzi Wam namiot, albo hotel. Więc namiot ja zawsze biorę w podróż, żebym nawet wiedział, że przez powiedzmy 3 miesiące nie użyję go, zawsze używam namiotu, chociaż małego. A to jest mój mini namiot, mega go polecam. Nie będę go reklamował, bo nikt mi za to nie płaci, aczkolwiek uważam, że coś takiego wsadzić do swojego plecaka to nie jest problem. On waży około 700 gram i nie zrobi Wam to większej różnicy, jeżeli go będziecie mieli, a przyjdzie moment, kiedy, jeżeli jeździcie stopem oczywiście, przyjdzie moment, w którym będziecie jechać i no nie będzie gdzie spać, typowo nie będzie gdzie spać, albo kompletnie nie będzie opcji ani hoteli, ani Couchsurfingu, ani Airbnb, namiot zawsze Wam się przyda. Naprawdę, są miejsca, w których chcecie naprawdę pojechać, ale jest kompletna dzicz, albo nie wiem, chcecie się po prostu przespać nad jeziorem, gdzie jest to mega opcja. Uwielbiam spać w otoczeniu natury, namiot zawsze zrobi robotę. Też opcje są takie, i to też nie zapomnijcie o tym, że często w danych miejscach koszta spania są tak duże, że po prostu no, będzie Wam po prostu szkoda pieniędzy. Myślę nad tym, jakie miejsce Wam tutaj dać przykład. Ja osobiście w tej chwili mam sytuację taką, że jadę do miejscowości, w której są piramidy. Jest to bardzo mała miejscowość, wręcz wioska. I problem polega na tym, że są hotele, ale są tak drogie, że po prostu no, nie ma opcji, żebym w nich spał. Jeżeli jedziecie sami, tak jak ja podróżuję, no to no szkoda będzie wydać te 15 euro, powiedzmy, czy tam 20 euro na spanie. Stąd też albo śpię w namiocie, albo wybieram miejsce, które jest dość niedaleko tego miasteczka i no i dojeżdżam. To też jest opcja do spania. Mi osobiście się udało i się mega cieszę z tego powodu, ponieważ moja hostka, u której w tej chwili jestem, czyli w Pachuca w Meksyku, ogarnęła mi spanie za darmo u swoich znajomych w tej miejscowości, gdzie są piramidy, więc jestem mega zadowolony. Tylko teraz tak, za darmo. Jak to zrozumieć za darmo? Ja osobiście bardzo nie lubię czegoś takiego jak za darmo. Też jak mieszkałem w Amsterdamie, nie lubiłem tego, że ktoś do mnie przyjeżdża i po prostu chciał się przespać za darmo. Więc ja mam zamiar kupić jutro, jak będę jechał do nich, wino.
Nie jakieś tam najtańsze. Pamiętajcie, proszę, żeby nie kupować produktów najtańszych, bo lokalsi zazwyczaj znają te produkty. Kupcie coś, żeby to nie było zbyt drogie, ale też, żeby nie było to zbyt tanie. Na zasadzie tego, że jakbyście mieli zapłacić za nocleg 15 euro, tak jak ja w tej chwili mam sytuację, że musiałbym około 15 euro zapłacić, no to jak wydacie te powiedzmy 3-5 euro na jakiś tam, nie wiem, podarek, to nie musi być duży podarek, ale chodzi o to, żeby nie przychodzić z pustymi rękami, ponieważ ktoś wam daje coś za darmo, to miło jest po prostu odwdzięczyć się też jakąś tam dobrocią.